Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj środę, czyli 4 dni po tej imprezie, która odbyła się w Katowicach w galerii Sheep Wilson. Jak widzieliśmy na filmach i te osoby, które tam były, mogą potwierdzić, było bardzo duże zainteresowanie tą imprezą. Widać, że takie imprezy nie tylko w postaci targów, jak odbywamy co roku, ale takiego zwykłego spotkania hodowców są potrzebne. A tutaj przy okazji tego, że mieliśmy taką imprezę, to Święto Hodowców i tą aukcję gołębi, które zostały podarowane przez czołowych europejskich hodowców, się sprawdziła, bo o tym też powie nam najlepiej pan Dawid Błaszczykowski, o tym, ile pieniędzy zostało zebrane, bo przeszło to nasze oczekiwania, co też musieliśmy troszeczkę zmodyfikować, troszeczkę zasady aukcji, gdyż sami koleżanki i koledzy widzieliście, że aukcja, mimo tego, że ograniczyliśmy 50 głębi, bardzo długo trwała i więcej może, ja już powiem tak, o podziękowaniach dla sponsorów, dla organizatorów, o wszystkim powiem może ksiądz Jerzy z kolegą Dawidem Błaszczykowskim. Proszę bardzo. Rzeczywiście przerosło nas to i to niejednokrotnie. Myślę, że takim najlepszym komentarzem do tego, co się wydarzyło, była moja rozmowa na tak zwanym FaceTime z Kubą Błaszczykowskim. I Kuba powiedział, że to, co zrobili hodowcy, co zrobiliśmy w ramach tego święta hodowców, łącznie oczywiście z aukcją, to tak jakby Gwatemala zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że i środki zebrane, bo nie tylko z gołębi, ale i z cegiełek, które można było nabyć ze sprzedaży kalendarzu, to są środki rzędu ponad 600 tysięcy złotych, więc kwota imponująca. Sama też aukcja przebiegała w takiej atmosferze ludzi, którzy nie tylko chcieli nabyć dobrego gołębia i to zgodnie podkreślali, ale ludzi, którzy chcieli wesprzeć podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Kuby Błaszczykowskiego. Także wielki szacunek dla tych, którzy przyjechali. Była to liczba ponad 3000 osób, więc także imponująca. Nie wiedzieliśmy, ile osób wybierze się na Święto Hodowców Gołębi. Także myślę, że sam program był też bardzo atrakcyjny, bo oprócz finału aukcji były koncerty, były spotkania, a myślę, że najważniejsze było to otwarcie serc to gołębie serce hodowców i za to chcę podziękować. Koszta organizacyjne, i to bardzo chcę podkreślić, były rzeczywiście minimalne i zostały pokryte ze środków sponsorskich, bo nie jeden także z hodowców gołębi zadzwonił do mnie czy do Patryka, proponując, że może pokryje koszta nagłośnienia, może jeszcze na inne organizacyjne kwestie. Także tutaj rzeczywiście ludzie związani ze sportem gołębiarskim odpowiedzieli niezwykle takim gołębim, otwartym sercem i za to bardzo chcę podziękować. Nie chcę tu wymieniać w tej chwili wszystkich sponsorów, ale też muszę powiedzieć o ludziach bardzo zaangażowanych, bo bez Patryka Wróbla, bez Denisa Sufnera, bez mojego kuzyna Bogdana Kostorza, bez Jurka Koźlika, oczywiście bez Krzysia Kłosa, bez Tomka, który robił zdjęcia i to rzeczywiście chwalony był za nie, czy też bez pomocy Tomka z firmy Koba, który robił badania DNA. Byłoby nam naprawdę trudno zrobić to za takie minimalne koszty organizacyjne, ale dzięki temu, że spotkaliśmy takich ludzi, że ich znaleźliśmy, tych, którzy wsparli nas też w sensie organizacyjnym, to święto mogło tak wyglądać i mogło tak się udać. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to otwarte serce i za to, że takie święto mogliśmy przeżyć. Tutaj może zapytamy teraz członka zarządu, czy prezesa Fundacji Ludzki Gest. No nie. Jeszcze nie, tak? Jak to ocenia od strony tej jego, bo na pewno nie pierwszy raz się zetknął z gołębiami, ale też skala, właśnie tak jak powiedział ksiądz Jerzy, przedsięwzięcia, to chyba też was troszeczkę zaskoczyła. Tak jest. To może zacznę od tego, że jestem członkiem zarządu, czyli osobą w zarządzie. Znaczy, dla mnie, może ja teraz zacznę od podziękowań, bo myślę, że jedną z takich najważniejszych osób, która zaangażowała się w całą tą pracę, to jest właśnie ksiądz Jerzy i no nie wiem, ile podziękowań, ile słów trzeba było wyjawić, jeśli chodzi o organizację tego i przygotowanie. Także ja może z ramienia Kuby, pani prezes, serdecznie księdzu dziękujemy. Zresztą tak samo jak i całej ekipie, którą ksiądz przed chwilą wymienił. Także serdeczne podziękowania. Tak jak ksiądz tutaj powiedział i Kuba, ja to potwierdzam, no, przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Także jeśli chodzi o imprezę, no, nie spodziewaliśmy się kompletnie takiego zainteresowania.
Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w imprezie, które wzięły udział w licytowaniu naszych cegiełek. Wszystkim hodowcom, ale też przede wszystkim tym osobom, które te gołębie na tą licytację podarowały, tak? Bo to też można powiedzieć, były gołębie z całej Europy od najlepszych hodowców. Także serdecznie, serdecznie za to wszystko dziękujemy. Jeśli chodzi o naszą fundację, pieniążki, które otrzymaliśmy, na pewno będziemy pożytkować na naszych podopiecznych. Będziemy przeznaczać to, tak jak było też i na imprezie, pierwsze dwie kwoty przeznaczamy od razu na dwójkę dzieci chorych. Jeden chłopczyk, dość poważna choroba na dzień dzisiejszy, jego, nie powiem fachowo jak się nazywa ta choroba, ale jego neurony w mózgu są... Nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć fachowo, tak? Ale tak naprawdę polega to na tym, że jego mózg i układ nerwowy obumiera. Tak? Potrzebuje pieniążki na operację w Chinach. Drugi chłopczyk, który był obecny po operacji serduszka, otrzymał, znaczy dostał niedotlenienia mózgu, kompletny paraliż, nawet nie wydaje głosów do tego, żeby rodzicom nawet przekazać informację, że jest, nie wiem, głodny, czy go coś boli. Także to jest dwójka dzieciaków, których dofinansowaliśmy z tych pieniążków. Na pewno pewna kwota z tych pieniążków pójdzie też na telefon zaufania, o którym teraz jest dosyć mocno i głośno w mediach. Tam też potrzebujemy dużo, gdzie ten telefon zaufania uważamy będzie bardzo pożyteczny. Mamy nadzieję, że pomoże jeszcze większej liczbie dzieciaków, gdyż można tam zadzwonić z każdym problemem, zarówno takim problemem życia codziennego, jak i już problemami, gdzie ocierają się dzieciaki o samobójstwo i śmierć. Także serdecznie za wszystko dziękujemy. Na pewno ta kwota jest bardzo, bardzo potężna. Nikt się nie spodziewał. Będziemy robić wszystko, żeby te pieniążki trafiły do naszych podopiecznych. Tutaj pan Dawid Błaszczykowski wspominał o tych podopiecznych swoich. Ja tylko przypomnę, że na stronie internetowej fundacji my możemy zobaczyć dokładnie, czym się fundacja zajmuje, komu pomaga, w jaki sposób, w jakiej formie. Tam my możemy na bieżąco właśnie zawsze to śledzić, jakie podejmuje na dzień bieżący, na takie normalne też w przyszłości działalności. Ja dodam tutaj, że nasz takim przewodnią myślą tego wszystkiego jest też to, że nie wszystko pokazujemy medialnie z racji tego, że Kuba jako osoba. No nie robimy tego po to, żeby to pokazywać, tak? Jest wiele osób, które tej pomocy od nas, tą pomoc od nas otrzymuje i myślę, że oni najlepiej wiedzą, które to są osoby i myślę, że tutaj jak najbardziej będziemy szli tym samym torem. Co mówię, najważniejsze jest to, że te dzieci otrzymają taką pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Czy coś jeszcze mam do dodania? No, chcę powiedzieć i zapewnić wszystkich, że i te najdroższe gołębie, i te tańsze wszystkie zostały niemalże wszystkie już odebrane przez hodowców. Jesteśmy na takim etapie finalizowania, wysyłania tych gołębi. Niektórzy pracują z hodowców, którzy nabyli te gołębie za granicą, co jest logiczne, że potrzeba paru dni więcej, aby te gołębie komuś dostarczyć. Proszę mi wierzyć, że wszystkie gołębie poszły w dobre ręce ludzi, którzy nie tylko chcieli kupić gołębia i mieć go w swojej hodowli, ale ludzi, którzy chcieli wspomóc podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Kuby Błaszczykowskiego. Dlatego i tym, którzy je podarowali, tym, którzy je nabyli w ramach takiej cegiełki na rzecz Fundacji, z serca dziękuję. Ja może jeszcze dodam, bo właśnie byłem też świadkiem, byłem oczywiście też na tej imprezie i bardzo dużo osób podchodziło do mnie i właśnie w taki sposób też przedstawiało udział w tej licytacji, że tak naprawdę super, że mają gołębia, ale jednym z celów właśnie tej licytacji też było wsparcie naszej fundacji. Także wielki szacunek i dziękujemy bardzo za to wszystko. Ja też jeszcze chciałem przypomnieć, że te gołębie były naprawdę podarowane od czołowych hodowców Europy i to, że oni podarowali, to też jest właśnie bardzo dużą zasługą. Tutaj i księdza Jerzego, który uruchomił niejako swoje znajomości, wielu, wielu innych osób zaangażowanych w to, ale też Patryk Wróbel bardzo się przyczynił do tego, bo z Manfredem Bulą zwozili je z całej Europy, a każdy, kto podróżuje po Europie i w ogóle po Polsce, nawet to wie, jak logistycznie jest to ciężki temat do ogarnięcia, transport żywych zwierząt. A co jeszcze ważne, na pewno wierzę w to, że w momencie, kiedy na gołębie będą ich potomstwo trafiać do nas na giełdę czy coś, to jeszcze nie raz będziemy mieli, tak jak pokazujemy, to na tym rodowodzie, tam było zaznaczone, że są to gołębie podarowane na Fundację
pod rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest, ale też to z tyłu, bo na każdym rodowodzie praktycznie było to zdjęcie Jakuba Błaszczykowskiego z jego osobistym autografem. I takiego gołębie wierzę, że będziemy spotykać i nie tylko mistrzostwo sportowe w piłce nożnej, ale mistrzostwo w sporcie gołębiarskim też te gołębie do tego się na pewno przyczynią. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dziękuję. Dobry lot. Dziękuję.